Witam, teraz biorę się za już ostateczne spasowanie tego, przygotowanie do wspawania. Tu jak widać, można się pewnie zastanawiać, co to jest, o co tutaj chodzi. Przed odwierceniem tego miałem porobione pomiary. Wiadomo, żeby to przyszło tam, gdzie ma być i żeby było tak, jak ma być. Więc tu jak widać, stąd dotąd wysokość 500 to jest odległość odtąd dotąd. No i mniej więcej to tak musi zostać wspawane. Teraz to wszystko muszę sobie ustawić, przygotować i będę to wspawywał. Jak to wspawam, no to jeszcze wyspawam tutaj to miejsce, tutaj to, no i drugą stronę będę robił. Wyspawane jest, teraz szlifuję sobie sprawy do równego, żeby to w miarę wyglądało. No i ja to później jeszcze raz epoksyd, znaczy się całe musi być wyczyszczone. Epoksyd będzie gotowe. Także jedną stronę tutaj dotąd to wszystko było wyczyszczone do gołego. Miałbym to zrobione na gotowo, pomalowane epoksydem. Czyli tak samo to będzie robione, jak już zrobię drugą stronę. No, także zmęczyłem to jedno kopyto. Teraz czas na drugie. I co teraz dalej? Żeby sobie nie spierdolić roboty, tej, którą już zrobiłem z drugiej strony. Pomalowane tam jest epoksydem wszystko, więc tak. Kolego, koleżanko, idziesz do domu, bierzesz matce najlepszą pościel, jaką ma, parę klamerek, ukrywasz to ładnie, przypinasz, żeby się nic nie zakurzyło, nie pobrudziło, no i wtedy dopiero możesz sobie działać dalej. A teraz już tak poważnie, zacząłem odwiercać. Podstawka prawdopodobnie do zrobienia z nowa, a raczej na pewno. Pod akumulatorem to już od kwasu powyżerane, więc zrobię to chyba nowe, ale to na razie o tym nie myślę. Sporniki pod podstawkę, jeden to jest, kurczę, nie wiem, czy to widać, blaszka jak papierek. Ten drugi jest z grubszej blachy, ten jest mocniejszy, a ten tutaj chodzi jak nie wiem, ale też raczej będę musiał nowy robić, już całe poprzeżerane. No i jak się dostanę do tego, to będę tutaj działał z tym wszystkim. Dobra, biercę dalej. Tak by to wyglądało po odwierceniu podstawki pod akumulator. Podłużnica jest ok, tylko cały ten fartuch, całe to poszycie. Nie wiem, nie widać tego. Widać, to wszystko jest pordzewiałe. Samo tu. Nie ma żadnych dziur na wylot, z tego względu, że pod spodem jest naspawana na wierzch blacha, tak samo jak tutaj. O, tu jest też wygnite, więc trzeba robić szablonik i tłoczyć blaszkę, zaprogramować CNC, wstawić program, napisać odpowiedni
klepie. Kawałeczek fartucha bym miał dorobiony. Przetłoczone. Tak jak tam. Tu jest też takie przetłoczenie. Tu. Sama jest tutaj pod akumulator. Jeszcze do tego teraz muszę dorobić resztę tutaj. Do końca, aż tam. Ale to już nie dziś. Widać wstępnie. Szacunkowo. Druga strona. Całe tutaj poszycie do zrobienia, to akurat tutaj z tej strony. No co je zabi? Co za berka? Pracuje ze mną. Tu akurat ten element z tej strony jest w miarę. Tylko tak go prawdopodobnie muszę zdemontować i tak, żeby dostać się do całości tutaj. By to spokojnie wyciąć, że to prawdopodobnie będę musiał to zdemontować. Chociaż na razie nad tym się zastanawiam, myślę jak to zrobić. Tutaj góra też jest zdrowa, więc niekoniecznie bym musiał to całe wycinać. Chociaż tutaj widzę, też tam siedzi ruda. Chyba też musi być tak wycięte, jak z tamtej strony było. I dorobiony cały tutaj ten element po całości. Już to mam zrobione. Czyli aby dorobię do tego tą część samego dołu i pasuje. Innego wyjścia nie widzę. Tu mam poznaczone. To jest punkt bazowy do pomiaru. Tutaj ja to sobie robię zdjęcie. Zapisuję sobie gdzieś tam w folderze jakim, żeby nie zginęło. Tutaj też jest wymierzone. I każde miejsce, gdzie musi być jakaś dokładność, to tak sobie robię jakieś pomiary. Ewentualnie jeszcze, tak jak z drugiej strony, tam ktoś może zauważył, tu w tym miejscu, z drugiej strony w tym miejscu miałem otwór nawiercony przez jedno i przez drugie i przy montażu tego wszystkiego tu miałem na otworze bazowym skręcone śrubą i wtedy tylko jedynie do przodu, do tyłu jest możliwość, ewentualnie góra, dół. W tym końcu już się nic nie przesunie, nie przestawi. Leży tak, jak ma leżeć. No ale każdy sobie robi według swojego. Ja akurat robię tak po amatorsku. No i teraz biorę się za wiertarkę i odwiercam to. Myślę, że dzisiaj już to będzie tyle. Jeszcze trochę powiercę i... No niedługo będę kończył. Także pozdrawiam.